Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano, a dzisiaj porozmawiamy sobie o kontemplacji. Zapraszam. Temat kontemplacji jest bardzo ważnym tematem, i moim zdaniem przez większość ludzi kompletnie nierozumianym i pomijanym. Dlaczego tak jest? Ponieważ jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do tego, że wiedza, którą zdobywamy, to jest wiedza zaczerpnięta ze świata zewnętrznego, i nie musimy na jej temat zbyt dużo czasu kontemplować. Nie musimy poświęcić jakiejkolwiek energii czy swojego własnego wysiłku, żeby zdobywać wiedzę. Po prostu bierzemy koncepcje, które dają nam nauczyciele, bierzemy koncepcje, które usłyszymy wśród znajomych, bierzemy przekonania, które zaczerpniemy. Z internetu, z telewizji, i bierzemy je, i przywłaszczamy sobie, i uznajemy, że one są nasze własne. Ewentualnie, jeżeli nie zgadzają się one z naszym doświadczeniem czy innymi przekonaniami, to automatycznie odrzucamy, ale spędzamy zbyt mało czasu nad tym, żeby to po prostu przetrawić, żeby to przekontemplować, żeby to przemyśleć. Żeby zrozumieć, jak wiedza, którą zdobywamy z zewnątrz, wpasowuje się w nasz wewnętrzny świat, i przede wszystkim spędzamy za mało czasu, żeby doświadczyć tej wiedzy, żeby wejść w nią głęboko i sprowadzić do doświadczenia. Pewnie nieraz zderzyliście się z takim poczuciem, że oglądacie dużo filmików na YouTube, Czytacie dużo książek, może przerabiacie jakieś kursy, szkolenia, i macie taką nadzieję, że sama ta wiedza was transformuje i zmieni. Ale jak przyglądacie się swojemu życiu, to możecie odnieść poczucie, że niewiele się zmienia. Możecie też mieć takie poczucie, że pozyskiwanie tej wiedzy was ogłupia albo, co najgorsze, rozleniwia. Ja wiem o tym, że ludzie mają taką tendencję. Ja sam tak kiedyś miałem i wielokrotnie wpadałem w taką wewnętrzną frustrację, wynikającą z tego, że przyswajam wiedzę, ale ona niewiele wnosi do mojego życia. Wprawdzie może gdzieś mnie tam inspiruje, może gdzieś tam zdobywam nowe przekonania, nowe ładne słowa, którymi potem mogę zachwycać swoich znajomych, rodzinę. Ale koniec końców to nie przekłada się na moje życie. Ważne jest, że ważne jest aby zobaczyć, że ta wiedza, którą zdobywamy z zewnątrz, potrzebuje pewnego rodzaju ucieleśnienia. Potrzebuje czegoś dodatkowego, żeby mogła ona coś do naszego życia wnieść. I to, co chcę wam tutaj zaproponować, to jest narzędzie, technika zwana kontemplacją. To nawet zabawne, że nazywam to techniką czy narzędziem. Myślę, że powinno to być raczej coś takiego, że używamy słowa kontemplacja i już powinniśmy wiedzieć o co chodzi. Tak? Nie powinniśmy dodawać do tego jakichś dodatkowych określeń, które miałyby uznawać tą kontemplację za jakąś wyjątkową. Na co dzień każdy z nas poświęca jakiś czas na to, żeby przebywać w samotności. Może siedzisz samemu wieczorem na swoim krześle, bujanym fotelu na łóżku i coś robisz. Może oglądasz telewizję, może oglądasz YouTube'a, może robisz cokolwiek innego. Spędzamy czas w samotności rano, gdy wstajemy i przygotowujemy się do szkoły, do pracy, do codziennych obowiązków. W tej samotności, gdy mamy, moim zdaniem, najwięcej czasu na to, żeby przyjrzeć się swojej głowie i swoim myślom, to jest idealny czas do tego, żeby zacząć swoją praktykę kontemplacji. W jaki sposób zacząć praktykę kontemplacji? Najpierw potrzebujemy stworzyć przestrzeń i miejsce na to, aby kontemplować. To, co odróżnia kontemplację od takiego codziennego rozkminiania czy myślenia o czymś czy analizy, to jest to, że kontemplujemy zazwyczaj w ciszy, w samotności i poświęcamy danemu tematowi 100% naszej uwagi. Natomiast taka zwykła, powierzchowna rozkmina czy analiza zazwyczaj Odbywa się na etapie racjonalnej logiki, dotyka jakichś rzeczy, które już znamy, czyli opieramy się na faktach, na logicznym, chłodnym rozumowaniu, i raczej nie dochodzimy do jakichś nowych rozkmin czy odkryć, ale odgrzebujemy to, co już wiemy, i staramy się rozwinąć nasze myślenie, uporządkować je, albo chcemy dojść do jakiejś konkluzji. Ale zazwyczaj gdy myślimy, gdy rozkminiamy, gdy analizujemy, powielamy jakieś schematy. Często jesteśmy nawet nieuważni, gdy myślimy. Nie zwracamy uwagi na to, co dzieje się w naszych myślach. Po prostu myślenie nam się przydarza i uważamy, że tak ma być, że to są nasze myśli. Natomiast kontemplacja odbywa się wtedy, gdy sprowadzamy pełną uwagę do naszych myśli, gdy świadomie Świadomie wybieramy to, o czym myślimy, czyli to nie jest tak, że jakiś temat przychodzi nam spontanicznie i po prostu rozkmina się dzieje, tylko wybieramy dany temat świadomie i sprowadzamy na niego pełną naszą uwagę. I teraz to, co najważniejsze: otwieramy swój umysł na taką możliwość, że nic. Kompletnie nic na dany temat nie wiemy, usuwamy ze swojej głowy wszystkie mechaniczne myśli, przekonania czy wierzenia, które zaczerpnęliśmy ze świata zewnętrznego, które powiedzieli nam inni ludzie i my to przywłaszczyliśmy jako własne, i zaczynamy od zera. Czyli dany temat kontemplujemy praktycznie od zera. Teraz jak to może wyglądać albo co najważniejsze dalej pociągnijmy ten temat czym to się różni od zwykłej rozkminy. Wezmę do ręki telefon. To jest telefon komórkowy. Gdy patrzę na niego, ja już mam jakieś myśli dotyczące tego urządzenia. No, że to jest stary już telefon, że w sumie to jest bardziej przycisk do papieru, że jest taki bardziej backupowy. Czyli to nie jest mój główny telefon, używam go tylko do jakichś tam, e, powiedzmy, potwierdzeń, jakichś tam kluczy identyfikacji i innych takich e, mało ważnych rzeczy. E, ma tylko jeden aparat, a te nowe mają więcej aparatów. E, troszeczkę długo się ładuje, nadal. E, e, Nadal ma stary port USB, tak? To nie jest ten z nowym USB-C, to jest zwykłe mikro USB, chyba tak. I tak dalej, i tak dalej. To są wszystko fakty. To są wszystko powierzchowne rozkminy. Natomiast, gdy zatrzymam się na moment, spojrzę na to urządzenie i zadam sobie pytanie: co to jest? Jaka jest tego prawdziwa natura? Z czego to jest zbudowane? To pierwsze, co obserwuję, to jest to, że nazywam to telefonem, bo mi tak powiedziano, że to jest telefon, ale ja nie wiem, czy to jest telefon. Ja nawet nie wiem, co to jest telefon. To jest nadal jakaś definicja zaczerpnięta z zewnątrz. I gdy obserwuję to, Zaczynam widzieć te różne określenia, ale one zaczynają się rozpływać, bo wchodzę coraz głębiej. Zaczynam analizować bardziej to, co dzieje się w mojej głowie, a przez to, że to kwestionuję, przestaję mechanicznie myśleć, tylko moja uwaga wchodzi coraz głębiej, i zaczyna pojawiać się pewna nowa jakość myślenia, nowa jakość uważności, nowa jakość świadomości. Ale pójdźmy dalej. Jaka jest tego natura? Trzymam to i czuję, że jest twarde, tak? Jest twarde, nie jest to miękkie, ma jakiś ciężar, kolor i wtedy sięgam moich percepcji i zmysłów, i w pewnym momencie dochodzi do rozpoznania tego, że ja nie wiem, co to jest. Że poza moim, moimi percepcjami, odbiorem rzeczywistości, nie wiem kompletnie, co to jest. Mogę nazwać to obiektem, ale nawet do głowy nie przychodzi mi słowo obiekt. I widzimy w tym coś bardzo ważnego, mianowicie zaczynamy dostrzegać to, że umysł funkcjonuje na zasadzie relacji, siebie do obiektu, czyli jestem ja i jest obiekt. I zazwyczaj, gdy myślimy na jakiś temat, nasze myślenie skupia się wokół tego, co możemy z tego mieć. Czyli patrzę na to i zaczynam oceniać. O, telefon taki, siaki i owaki. Ale wszystkie te określenia zaraz zaczynają mieć taki charakter, co ja mogę z tego mieć, co to dla mnie znaczy. Jaką to ma dla mnie wartość. Jeżeli będziecie długo nad tym siedzieć i naprawdę głęboko kontemplować i analizować każdą jedną rzecz, jaką chcecie kontemplować, zobaczycie bardzo charakterystyczne, powtarzające się wzorce. Przede wszystkim, um, pierwsza rzecz. Większość osób nawet nie zrobi tego, co ja tutaj mówię. Dlaczego? Bo większość osób będzie zbyt leniwa, żeby to zrobić. Um, ale zaraz do tego wrócę. Nie chcę nikogo obrazić, bo to też ma swoją przyczynę. I znaczna część osób uzna, że to nie ma wartości, że kontemplacja nie ma wartości. To ja mam teraz siedzieć i rozkminiać jakiś temat, bo mi Damian tak powiedział, ale to bez sensu, zrobię to potem. Teraz mogę zrobić coś przyjemnego, coś fajnego. I tutaj. Zauważcie jedną ważną rzecz. Mianowicie nasze myślenie, nasze analizowanie czegoś skupia się bardzo mocno wokół rzeczy praktycznych, które mają na celu, tak jak już kiedyś powiedziałem, dać nam poczucie przyjemności i uniknięcia bólu. I to, co jest charakterystyczne w naszym myśleniu, to jest to, że robimy rzeczy i myślimy o rzeczach, które mają przynieść nam jakąś korzyść, ale nie analizujemy tego, co kryje się głębiej. Czyli nasze myślenie kończy się na tym, że to jest telefon, służy do dzwonienia, mogę stryknąć nim fotę, jest w miarę stary, ale może mi się do czegoś przydać. Koniec, po co rozkminiać dalej? Ano, dlatego, aby zaobserwować, że poza tymi powierzchownymi myślami, które pochodzą ze świata zewnętrznego, które znasz, ponieważ marketing, tak działania marketingowe yy, sprawiły, że nazywamy niektóre funkcje i podzespoły w telefonie tak, a nie inaczej, tak i używamy ich tak, a nie inaczej. I to wiemy, ale poza tym nie wiemy kompletnie nic. I to można odnieść praktycznie do wszystkiego w Twoim życiu. Najlepiej jest kontemplować dany temat w swoim życiu, do momentu, w którym zobaczysz, że nie masz jakiejkolwiek pewności co do jakiejkolwiek myśli na dany temat. I warto jest też prowadzić dziennik dziennik swoich kontemplacji, ale też dziennik tematów, które chce się kontemplować. Jakie to mogą być tematy? Podam wam kilka przykładów. Tutaj był taki bardzo prosty przykład z telefonem. Nie wiem, można nawet powiedzieć, że jest bardzo trywialny, ale polećmy dzisiaj grubo i dajmy jakiś hardkorowy temat. Temat tego weźmy temat śmierci. Czym jest śmierć? Co to znaczy umierać? Jaka jest różnica między życiem i śmiercią? Jeżeli nasze życie to tu i teraz i całe życie dzieje się teraz, prawda? To jest takie no, trochę niezaprzeczalne. Oczywiście mamy przeszłość, mamy przyszłość, poczucie czasu, ale całe nasze życie dzieje się teraz. To tak samo teraz się urodziliśmy i tak samo teraz umrzemy. To jest, to jest dość grube, bo to... To może dosłownie kogoś oświecić natychmiast. Nie ma. Może inaczej. Jeżeli nie ma czasu, tak, tego liniowego czasu, i całe życie dzieje się tu i teraz, to czy istnieje możliwość, żeby już teraz umrzeć, żyjąc? To jest dobry temat. I też. Trzeba mieć naprawdę mega elastycznie otwarty umysł, pozbawiony jakichkolwiek założeń, żeby zacząć ten temat kontemplować. Czym jest miłość? Czym jest prawda? Co to znaczy rozumieć? To jest w ogóle mega temat do kontemplacji. Po czym poznajesz, że coś rozumiesz? Po czym poznajesz, że oglądasz mój film i mnie rozumiesz? Skąd masz pewność, że w ogóle mnie rozumiesz? Albo rozumiesz kogokolwiek innego? Wróćmy do tego tematu, który poruszyłem wcześniej. Mam na myśli poczucie czasu. Czym jest czas? Czym jest przeszłość? Czym jest przyszłość? Czym jest tu i teraz? Możecie zauważyć, że jeżeli naprawdę weźmiemy. Poczucie czasu z takim mega otwartym umysłem i wywalimy te wszystkie właśnie założenia, które usłyszeliśmy ze świata, można zaobserwować, że my nie mamy pojęcia, czym jest czas. Jest w sobie jakiś tam upływ czegoś, poczucie upływu czegoś. To jest bardzo mocno psychologiczne. Jak się spieszymy, to czasu mamy mało. Jak żyjemy sobie powoli, to czasu mamy więcej. Jak jesteśmy młodzi, czas płynie wolniej. Im jesteśmy starsi, tym czas szybciej leci. Ale jednak powiedzmy, że przez naukę tak, czy fizykę jest to opisane, że czas jest zjawiskiem liniowym, tak, powtarzalnym, czyli no wszędzie upływa praktycznie tak samo. No oczywiście tam e, są różne różnice, jeżeli chodzi o siły grawitacyjne, tak? O grawitacyjne mogą zakrzywić upływ czasu, ale no ogólnie przyjmuje się, że czas płynie wszędzie praktycznie tak samo na Ziemi. Czym ten czas jest w ogóle? Gdzie byłeś przed Twoimi narodzinami? Gdzie będziesz po śmierci? Tych tematów jest bardzo dużo. Generalnie, gdy kiedyś czytałem taką książkę, a od to było. Generalnie większość książek duchowych. Takich hardkorowych, takich lepszych, mógłbym powiedzieć, nie takich mcdonaldowych. Jako pierwsze ćwiczenie sugeruje kontemplację. I zazwyczaj jest tam bardzo dużo tematów do przekontemplowania, które są zasugerowane. I to są często tematy związane z zmysłami. W tej książce o Kundalini Jodze bardzo dużo było propozycji odnośnie do kontemplacji zmysłów. Co to jest wzrok, czym jest słuch, czym jest węch, czym jest smak, czym jest dotyk, zapach, ym, kwestie związane z seksualnością, czym jest seks, czym jest orgazm. To niby takie trywialne, nie? Ale nawet możesz zacząć kontemplować, co to znaczy, gdy chce ci się robić kupę. Albo co się dzieje, gdy śpisz? W jaki sposób twoje sny przekładają się na twoje życie? Możesz zacząć nawet kontemplować wszystkie rzeczy czy tematy, które już znasz i uznałeś, że jesteś dość pewny odnośnie do tego, co one oznaczają. Możesz kontemplować swoje relacje z ludźmi, swoje podejście do rzeczy. Ego. Co to jest ego? Widzisz jakieś ego? Jak patrzysz na siebie? Widzisz jakieś, jakiś byt? Tak, tak serio, nie? Jakby przyjrzyj się swojemu umysłowi. Jeżeli masz jakąś teorię odnośnie duchowości, ego, oświecenia, spróbuj tak mocno wniknąć w kontemplację tych tematów. Aż dojdziesz do tego, że nic nie wiesz. Z tematem nic niewiedzenia albo niewiedzenia kontemplacja wiąże się o tyle mocno, gdyż 99% przekonań, które mamy w głowie, to bzdury. Ja tak uważam. To są bzdury. Nie myślimy na co dzień samodzielnie. W większości ludzi się dzisiaj wydaje, że myślą samodzielnie, ale ja uważam, że ludzie nie myślą samodzielnie. I to nie dlatego, że uważam, że jestem jakiś lepszy, sam y, nie myślę samodzielnie. M mówię o tym, ponieważ nasz umysł jest konwerterem globalnych informacji, które do niego trafiają. Przetwarza wszystko autom automatycznie i uznaje jako swoje własne. Y, tak z góry zakładam, że jesteśmy tacy wyjątkowi, bo myślimy samodzielnie, ale wiecie. Jak większość ludzi myśli, że myśli samodzielnie, to ile w tym samodzielnego myślenia? Jakby to tak globalnie uciera się jakiś schemat i wszyscy w niego wierzą i nagle przestaje on być taki indywidualny czy samodzielny. Um. I dlatego kontemplacja jest taka ważna, żeby wyjść z tej podmiotowości myślenia powierzchownego, które jest tylko związane... Z naszym subiektywnym ja, które chce przetrwać i rozwijać dzięki temu swoją świadomość. To jest na początku trochę może takie męczące, mechaniczne. Mówię, umysł często, właśnie, poddaje kontemplację wątpliwość, uważa, że jest nieważna, czy nie warta, albo, albo ma jakieś inne wymówki, ale to jest jedno z najważniejszych narzędzi, które. Rozwija świadomość do mega, mega dużych poziomów. Często ludzie zadają mi pytania, skąd ja mam całą tą wiedzę, którą się dzielę przed kamerą. Większość tej wiedzy pochodzi z kontemplacji. Oczywiście też z wiedzy naukowej, z książek, inspiracji innymi twórcami, ale większość tego ja przetrawiłem, ja przemyślałem, ja to doświadczyłem. Dlatego, na przykład, nie muszę teraz cytować książek, tak? Mogę mówić z głowy i ja wiem, że ja to przerobiłem. Mam to w głowie, tak? Mam to doświadczenie siebie, którym się dzielę. Zresztą, pomyślcie sobie, że yy, mamy jakąś filozofię, czy religię, czy naukę, czy coś, co powstało ileś tam tysięcy lat temu i teraz wszyscy się tym inspirują, tak? Kopiujemy z pokolenia na pokolenie podobne teorie, trochę je remiksujemy, usprawniamy, dostosowujemy pod aktualne czasy, ale powiedzmy, że większość nauk jest dość podobnych. No ale ktoś jako pierwszy musiał na to wpaść. Jak na to wpadł? Poprzez kontemplację. Więc istnieje możliwość, że współczesny człowiek nie mający dostępu do. Danej wiedzy może wpaść na to samo, kontemplując dany temat. Mało tego, otwierając swój umysł na niewiedzę, na niewiedzenie, tworzymy taką przestrzeń, tworzymy taką wyrwę w umyśle, w której może pojawić się totalnie coś nowego. Może się pojawić, ale nie musi. Czasami. Pozostajemy z tym, że nie wiemy i to też powinno być ok, bo mamy taką tendencję do tego, żeby racjonalizować wszystko i przyklejać się do, do teorii. Tak? Człowiek nie lubi niepokoju związanego z niewiedzą. Zresztą kulturowo jesteśmy uczeni tego, że jak ktoś czegoś nie wie, to jest głupi, niekompetentny, jest to piętnowane. Tak? Niewiedza jest piętnowana w naszym społeczeństwie, ale w większości rzeczy. Tak? Jeżeli, jeżeli przyjrzymy się większości rzeczy, na tematy których mamy jakieś myśli w głowie czy przekonania i naprawdę głęboko je przekontemplujemy, oka okaże się, że nie wiemy. Nie wiemy i nie znamy odpowiedzi na wiele pytań. I czasami nawet lepiej jest samemu, samodzielnie coś przetrawić, przekontemplować tak głęboko, że po prostu... Aż Twój cały schemat myślenia, który tak mocno wierzyłeś, się rozpada i czujesz głęboką ulgę i akceptację tego, bo wtedy nikt Ci nie wciśnie jakiegoś. jakiegoś urojonego świata, w który masz wierzyć. Nikt Ci nie wciśnie jakichś przekonań wyciągniętych z tyłka. Będziesz miał to samodzielnie dla siebie. Często zdarzało się, że większą, większą wartość wyciągałem z tego, że poszedłem na spacer do lasu, bez słuchawek, bez muzyki, nie słuchając niczego, po prostu kontemplując i z tego wyciągałem większą wartość niż czytając książkę, czy oglądając szkolenie, czy poradnik. Często zdarzało się, że gdy byłem w podróży i wyłączałem myślenie, poddawałem się do podróży, do mojej głowy przychodziły takie nowe perspektywy, nowe punkty widzenia, wynikające z tego, że przestawałem trzymać się swojego myślenia, po prostu odpuszczałem. Ale zazwyczaj zdarzało się, że zdarza się, że mam jakiś temat, który aktualnie. Jest dla mnie ważny i się na nim skupiam. I akurat wpada on w moją kontemplację, i wtedy odkrywam coś naprawdę niesamowitego. I tak, chcę się z tym z Wami podzielić, ponieważ przez ten współczesny kult tego, że chcemy wiedzieć wszystko na tu i teraz i nie poświęcamy czasu na swoje własne kontemplacje, strasznie się ogłupiamy. Jeżeli dasz sobie więcej czasu na to, żeby nie wiedzieć, jeżeli dasz sobie więcej czasu na to, żeby posiedzieć z tym, że nie wiesz, zaprzyjaźnić się z nieznanym, otworzyć swój umysł na to, że ludzie nie wiedzą, że ludzie wokół ciebie nie wiedzą i ty też nie wiesz, jeżeli otworzysz swój umysł na kwestionowanie, na zaprzyjaźnienie się z nieznanym. Bo to jest. Chyba najbliższe określenie tego, jak można nazwać ten duchowy stan świadomości. To jest taka pustka, która jest po prostu no, nieznanym. Jest nieokreślona. To tyle, jeżeli chodzi o ten film. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że wyciągniecie z niego wartość dla siebie. Zachęcam Was do wspierania kanału na wszystkie możliwe sposoby. Stawcie kciuki w górę, komentarze, subskrybujcie temat. Subskrybujcie temat, chciałem powiedzieć. Subskrybujcie kanał. Tak, mam nadzieję, że niebawem pojawi się książka. Właśnie dostałem pliki od korektora. Myślę, że jako pierwsza pojawi się e-book. Tak będzie mi łatwiej. Później, jak będę miał więcej czasu, to popracuję nad wersją papierową i zobaczymy, jak to, jak to popłynie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego elo błyśka.